Hejka wszystkim! Tutaj! W dzisiejszym odcinku zagramy sobie w Robloxa, ale nie zwykłego Robloxa, tylko waszego ulubionego. Tak, będziemy szukać popitów. Ja już nie przedłużam, bo tą serię chyba każdy z was zna. I jesteście ciekawi, jak mi pójdzie w dzisiejszym odcinku? To dajecie. Zaczynamy od tego miejsca i patrzcie, brakuje nam tutaj dwóch fidgetów, Robloxa i jajka, które ustaliliśmy, że jest Spidermanem. I zobaczcie, i tutaj jest jeden z nich, tylko chyba nie zdążę, tak. Skakuję na rundę i czekamy. Nie wiem, czy widać, tam tak świeci, tam jest. A na ten popit z Spidermanem też znalazłam... Nie. Dobra, to jeszcze raz na rumbę. Tutaj... No chyba nie będzie takie łatwe. Dobra. I mamy. Roblox fidget. I pizza? Okej, okay, idziemy do Spidermanowanego fidgeta i na niego jest pomysł jeden. Patrzcie, podchodzimy do lawy. Jakiegoś dużego, dawaj się dużego. Dajmy kaktusa. No nie, ale się beznadziejnie nam zrespiło. Chyba tam nie doskoczę. Jeszcze raz. Patrzcie, jak idealnie. Ha! Udało się! Lucky! Mamy super bohatera! Blum. Dobra, no to mamy chyba... Wychodziłoby na to wszystkie tu. Tak, mamy wszystkie! To teraz... do Hakaba. Idziemy do Hakaba. Gdzie? Ja w szkło wskoczyłam. Dobra, procesowałam przez chwilę, nie wiedziałam, o co chodzi. Dobra, do Hakaby. Wychodziłoby na to, że to jest Hakaba. Mi się wydaje, że jakoś ciemno się tu zrobiło. To jest Halloween! Co to się stało? Jak ja stanę na to, to się otwierają te... Patrzcie! I mnie zabijają! Do tego... Ej, ale pewnie, znając życie, to tutaj będzie w jakiejś jeden fidget schowany. Tutaj nie mamy fidgeta. Ja tutaj będę bacznie szukała. Tu nie mamy fidgeta. Ja coś obstawiam, że w jednej trumnie będzie schowany fidget, że to jest zrobione na takiej zasadzie, żeby nam się odechciało otwierać tych trumienek. I patrzcie, to dziwnie wygląda. Dobra, tu jest sekcja VIP, więc tutaj nas to nie obchodzi. Okej. Dobra. Oj, nie w tą stronę. Patrzcie, nie w trumnie, na trumnie. Jakiś czerwony. W ogóle jakie my mamy tutaj te? Dobra, to nie wiem co to jest. To wygląda jak ten ziemniak. Jaka aplikacja była? Poł chyba? To jak ten liść kanadyjski. Tutaj dynia, to jest strach na wróble, szczęka, pan pajączek, cukierek i wiedźma. Co my teraz tutaj znajdziemy? Cukierka, cukieraska. Mikita! Fidget, dobra, znaleziony. Ja zobaczę, czy tutaj nic nie ma. Tu nic nie ma. Dobra, to zostały nam do tworzenia te trumny. Patrzcie. Mówiłam, że tak zrobią. Fidget czaszki. Lucky! Byłam pewna, że tak to zrobią. Czekajcie. Tam jest, na drzewie. Dobra, byłam pewna, że zrobią tak, że cały czas się pada na tych, tych trumienkach, więc jakaś będzie dobra, żeby się ludziom odechciało. Listek na drzewie, no tak. Łasgoj! Okej, i mamy jeszcze tutaj... Ta pewnie nas zabije, dobra. Ja się zastanawiam jeszcze, czy nie powinnam jeszcze raz wyjść na ten murek i pójść w drugą stronę. Bo tutaj chyba już... Ej, a tu? Patrzcie! Dobrze widzę? Wiedźmę mamy! Mitita? Ej, ja jeszcze mam pomysł. Czy w dyni nie będzie fidgetu? Ty, dyni? Tam otwarty ją głowa. Dostałam aż czkawki. Nie ma, ale dziwnie.
to wyglądało. Ej, gamę jeszcze otwartą buzię. Boże, głowę. Tak coś czułam. Patrzcie. Lucky. Ja jestem coraz lepsza w tą grę. Ja się już domyślam, gdzie może być schowany jaki fidget. Ile nam ich tu brakuje? 3. Tutaj do tej gęby zaraz będzie trzeba wejść. Ja jeszcze zobaczę, co się stanie. Idziemy sobie w tą stronę. Okej, okej. Bo tam to już nie przyjdziemy. A czy tutaj nie ma jakiegoś fidgeta? Nie, tu jest dobra ściana. Dobra, zaryzykuję i wejdę do głowy tego wielkiego klauna i zobaczymy, może tam coś będzie. To mógłby być pająk. Może się wystraszyłam. Dobra, pająka mamy. Co ty? Ziomuś! Okej. Okay. Miałam sobie poczekać, już się zastanawiałam, co mam zrobić. Pajęczy fidget. Kłasowoj! Pajęczy. Pajęczy fidget. Czekajcie. Tutaj nic nie ma, po drugiej stronie. Dobra! Candy corn. Swoj, tylko że swoj. Nie znalazłam strana w wróble, więc macie okazję napisać mi w komentarzu, gdzie on się znajduje, gdzie mam iść. I oczywiście w kolejnym odcinku się po niego wrócimy. To już wydaje się, jakby nic nie było. Kałamarnica. To jest Squid Game. Dobra, ja w sumie dopiero teraz skumałam, że to będzie Squid Game. Patrzcie, jak wszystkie wklepnęłam, coś mi się otworzyło. Ja się tego nie spodziewałam akurat. Dobra, tu mamy tego strażnika. Onitita! Tu naciskam, że nam się otworzyło. Tak, Boże, bo ja w ogóle nie oglądałam Squid Game'u i nie zakumałam. To jest nic, nie wiem, lew, nie wiem, kółko to... Chyba widziałam coś, że oni robili takie babeczki, w sensie z ciastek. Parasolka, nie wiem, tutaj będzie ta dziewczyna, co się ogląda. Zobaczmy, co jest tu. Czy tutaj też się drzwi otworzą? Też się otwierają. Ale tutaj jest tylko strefa wypania. Tutaj nic nie znajdziemy. No. Nie, drzwi mnie zmiażdżą. Ale sobie zrobiłam nieźle. Dobra, czy tutaj jest jeszcze... To jest na trybunach, w sensie no na schodkach. Fidget lisa. Miskita. Fidget lisa. Tam wygląda jakby to było już wszystko. Tam chyba na górę wejść nie mogę. Dobra, idziemy dalej. Tutaj można wejść. O nie, mam nadzieję tylko, że to nie będzie labirynt. Dobra, tutaj nic nie ma. Wejdźmy teraz tu. To też trzeba przeszukać, bo to jest takie idealne miejsce, żeby ukryć fidgeta. I dobrze mówią. Ej, ja to przemyślałam! Lucky! Lucky to był fidget kałamarnica? To będzie kałamarnica. Dobra, okej. Okay. Tu jest parasolka. Ej, tu jest jeszcze jakieś przejście. Źle spojrzałam, myślałam, że labirynt. W ogóle właśnie odnośnie tej serii z szukania, ale markerów, bo ogólnie zauważyłam, że to szukanie fidgetów ma dwie części. My gramy dopiero w pierwszą, więc jak tam przyjdziemy, to będziemy grać sobie w drugą na pewno. A jak chodzi o markery, to może... Patrzcie, mamy parasolka. Łasywoj! Jeżeli chodzi o markery, to tak sobie pomyślałam, że w sumie można byłoby nagrać je na live'ie. Co wy na to? Byście mogli mi wtedy pisać na czacie podpowiedzi, gdzie co ma być, bo słyszałam, że są trudne. O, czekajcie, mam lewka. Sywaj! Kto chciałby, żebyśmy... Trochę bez sensu. Bo na zielonym się biegnie, na czerwonym się stoi, ale ona na zielonym patrzy. Onitita! Skąd tu się wziął? Zapomniałam się. Skąd tu się wziął fidget piłki? No i dobra, jeszcze 2 nam zostały, tam widzę je, dalej chyba będą. W każdym razie, tak jak mówię, piszcie w komentarzach, jeżeli chcecie, żeby w markery zagrać sobie na live'ie. To piszcie w komentarzu markery. Wtedy będę wiedziała, że chcecie, żebym zagrała w nie na live'ie. I to byłoby fajne, bo byście mogli mi podpowiadać. Mogę biec! Dobrze, zapomniałam. No to jest kałamarnica. Miskita! Chyba, że jeszcze tutaj będzie jeden fidget. Nie wiem, dlaczego mam tak, że zawsze jak się zatrzymuję w Robloxie, jak jest właśnie... Miskita!
Lekki. Dobra, dobra. Mamy wszystkie, czyli tutaj nam zabrakło tylko tego strachu na wróble i dochodzimy już do basenu. Nie wiem dlaczego zawsze jak gram właśnie w tą dziewczynkę, że patrzy i raz można biec, raz nie, to jak nie można biec, to ja w ogóle nic nie mówię. Przestaję nawet to oddychać. Tak się boję ruszyć, nie? Okej, no i wakacyjna przygoda. Mamy basen. Na basenie chyba mamy balona, aparat fotograficzny, Charizarda, to jest chyba Transformers. Czy to nie jest ten ze SpongeBoba, ta rozgwiazda? To nie mam pojęcia. To jest zamek, a to jest SpongeBob. Dobra, i tutaj jest pierwszy. I po cegiełkach do góry. Co my tu mamy? Łasgoj! Czemu to jest fidget papia na basenie? Nie wiem! Nie ogarniam takich rzeczy. O, patrzcie, ciurka. O! I co my tu mamy? Transformersa! Mecha fidget. Cywoj, cywoj! To jest mecha fidget, widzicie? To nie jest Transformers, to jest mech. Mech. Taki zielony, co rośnie w lesie. No dobra, dobra, Klaudia, bo tutaj się rozpędzasz za daleko. W zamku będzie zamek, to na stówę. Nawet się nie muszę zastanawiać, no oczywiście. Piaskowy fidget. Onitita? Mamy piaskowy fidget. Tutaj w ogóle jest jakaś dziura. No i dziurą jest VIP. Tutaj nie wygląda. Wygląda jakbyśmy mogli wejść mu do buzi. Ej, czekajcie, ja mam pomysł jeszcze. Ej, albo tu. Tak! Patrzcie, i mamy tutaj balonia z tego. Co tam się dzieje? Co to jest w ogóle za mapa? Dobra, i baloniasty wzięty. Fidget balonowy. Miskita! Chodźmy, zobaczmy krokodylową buzię. Bo ja coś czuję, że tu będzie. I co on zażarł? Aparat fotograficzny? Jaki to ma sens? Lucky! No nie wiem, czy taki lucky jak zażarł ten aparat fotograficzny. Tam jest jakiś taki duży. Ile nam zostało w ogóle? 3. To będzie gdzie? Charizard. Smoczy fidget. Łasgoj! Mi się to w ogóle kojarzy z Chinami, bo wiecie, w Chinach nie sprzedadzą wam tego jako Charizard, no bo nie mogą. Ale sprzedadzą już coś, co wygląda jak Charizard, tylko po prostu nazwą to smoczy, nie? I tak oni omijają jakieś te prawa autorskie, czy płacenie jakiś tantiem. Co to jest? Tutaj jest coś. Ej, ale i tak w takim razie jednego będzie brakowało. Dobrze mówiłam, że to teraz gwiazda ze SpongeBoba. Patrick. Sywaj, sywaj! Tylko nie wiem jeszcze, gdzie jest SpongeBob. Kto ananasowy pod wodą ma dom? Ej, ja mam jeszcze pomysł, na szybko lecę to sprawdzić. A może ja mogę przeskoczyć przez ten płot? O nie, najgorzej. To jest ten śmietnik, w którym już byłam. Matko, ja się tyle męczyłam, żeby tutaj dojść. Dobra, ja stąd spadnę. I tutaj jeszcze sprawdzę za workami. Mam już mechanika, wiem o tym. No dobra, no to musicie mi napisać w komentarzu, gdzie jest SpongeBob. Więc w tym odcinku piszecie mi, gdzie jest SpongeBob i gdzie jest ten strach na wróble. A ja wtedy przejdę tylko do kolejnego, zobaczymy, co tutaj jest. Ej, tylko ja mam pytanie, czy jak ja przez to przejdę, czy ja się mogę cofnąć? Nie, dobra, można się cofać, więc piszcie w komentarzach, gdzie znajdę, Boże, wiatrak, strach na wróble i gdzie... O Jezus, rozpiłam coś. I gdzie znajdę SpongeBoba? To wtedy w kolejnym odcinku sobie oczywiście po nie wrócimy. To wszystko, co miałam dla was w dzisiejszym odcinku. Ale nie przejmujcie się, to na pewno będą kolejne. Tylko nie zapomnijcie zostawić przycisku subskrybuj koniecznie z dzwoneczkiem. No i też dać bardzo dużo łapek w górę, żeby być ze wszystkim na bieżąco, żeby było więcej takich filmów na tym kanale i żeby seria z popitami nigdy się nie skończyła. To jak? Widzimy się następnym razem. Pa!